Dokumenty potwierdzające istnienie pierwszej gminy żydowskiej w Białej to data 1600 roku. Nie istnieją niestety archiwalia mówiące, czy w tym czasie bialscy Żydzi posiadali swoją świątynię. Drewniana synagoga została wybudowana najprawdopodobniej dopiero pod koniec XVII wieku. Wzrost liczby bialskich Żydów wymusił na tamtejszej gminie mozaistycznej podjęcie planu budowy nowego domu modlitwy. Strawienie przez wielki pożar drewnianej synagogi w dniu 22 kwietnia 1769 roku tylko przyspieszyło realizację tego projektu. Nowa, murowana synagoga została otwarta w 1774 roku. Wybudowano ją w stylu barokowym. Miała ściany w kolorze niebieskim ze złotymi motywami, a w samych wnętrzach mieściła specjalną komnatę, w której przez wiele lat zgromadzony wielki skarb. Naczynia kultowe z metali szlachetnych i nieszlachetnych. W świątyni było 250 do 300 miejsc siedzących na parterze oraz 100 na balkonie. Rozkazem rządowym z dnia 15 sierpnia 1914 roku gmina żydowska Białej została rozwiązana. Wszystkie kosztowności z synagogi zostały przekazane do Prudnika, a pozostali biali Żydzi przeszli pod opiekę prudnickiej gminy. Hebrajskie określenie Makom Zadik, miejsce sprawiedliwych lub sprawiedliwe miejsce, sięga swoimi początkami do okresu panowania austriackiego. Gmina żydowska w Białej od momentu jej utworzenia w XIV wieku nie doświadczyła bowiem wygnania. Z terenu całego Śląska jedynie Głogów może poszczycić się podobnym szczęściem jak Biała. W średniowieczu wielu Żydów po pogromach w Europie Zachodniej uciekło na wschód i południe, osiedlając się także na Śląsku, gdzie również wystawieni byli na ciągłą konfrontację dyskryminującym prawodawstwem, znakowaniem Żydów, jak i z prześladowaniami. Górnośląskie miasta, takie jak Nysa, Opawa, Racibórz, Głogówek, Głubczyce i Prudnik, kierując się prawem nietolerancji wobec Żydów, skazała swych żydowskich sąsiadów na wygnanie, a wygnanym przybyszom odmówiły kategorycznie prawa na osiedlanie się. Biała zaś już wtedy stanowiła chlubny wyjątek, nawet jeśli źródła niekiedy podają informacje o okrucieństwach w Nysie, Białej i Bytomiu. Pierwsza wzmianka o osiedleniu się Żydów w Białej pochodzi z 1427 roku, kiedy to książę Głogowicki, Bolko V, realizuje testament swojego stryja, Berenerda Niemodlińskiego, pozwalając Żydowi Abrahamowi z Ziembic osiąść wraz z innymi rodzinami żydowskimi w Białej, Głogówku, Strzeleczkach, Ścinawie. Ówczesne prawo miejskie zezwalało na osiedlanie się ludności niechrześcijańskiej jedynie poza obrębem murów miejskich. Toteż zamieszkali oni na Podgrodziu, w północnej części miasta, w okolice obecnych ulic Niskiej i Świerczewskiego. W zapisach kronikarskich 1534 roku czytamy: zwiększył się napływ ludności do miasta wyznania mojżeszowego. Zajmowali się oni przede wszystkim handlem zboża, handlem obwoźnym, drobnym rzemiosłem i lichwą. Wojna między katolikami i protestantami, która rozgorzała na Śląsku w wieku XVI, wzmocnienie stanów śląskich, księstw i miast doprowadziły do tego, że w odniesieniu do Żydów nie pierwszy plan wysunęły się wyrazy braku wyrozumiałości religijnej, nietolerancji społecznej i konkurencji gospodarczej. Na tym właśnie tle uwidaczniają się w XVI wieku żądania śląskich stanów domagających się wypędzenia Żydów. Cesarz Rudolf II długo wahał się odnośnie kwestii żydowskiej,
jednak ostatecznie ustąpił, wydając z dnia 26 marca 1582 roku dekret, zgodnie z którym wszyscy Żydzi osiedleni na Śląsku musieli go opuścić. Około roku 1600 żyło na Śląsku w uprzywilejowanych gminach Biała i Głogów zaledwie 120 Żydów. Tutaj rządzący odstąpili od tego dekretu, tłumacząc to długą obecnością Żydów, jak i znaczeniem żydowskich handlarzy, na których działalności byli zdani. Biała, małe rolnicze miasteczko, należała do katolickich baronów i późniejszych grafów von Proskowski, najpierw jako posiadłość pod zastaw, a po jej nabyciu w 1606 roku jako obszar dziedziczony. Nie bacząc na skargi śląskich kongresów książęcych, nie tylko bronili oni swych żydowskich poddanych, lecz nawet tolerowali znaczny ich napływ do Białej. Na dekret o wypędzeniu Christian von Proskowski wysłał prośbę do cesarza. W związku z tym, że Żydzi mieszkają tu od 200 lat, proszę, ażeby wolno im było również pozostać dłużej. W ten sposób, łącznie z prawem do bezterminowego pobytu na Śląsku, uzyskał dla Żydów z Białej prawne, uprzywilejowane stanowisko, które zostało potwierdzone cesarską instrukcją. Rodzina baronów von Proskowski w swym stanowisku wobec Żydów korzystała z osobistej życzliwości cesarza. Wprawdzie pozycja prawna Żydów w Białej nigdy nie mogła być określana mianem zadowalającej, to jednak od roku 1601 korzystali oni z powszechnej ochrony. Zwykle tolerowanie ich praw do stałego pobytu zostało poszerzone jeszcze o gwarancję ochrony ze strony cesarza. Ponadto Żydzi z Białej korzystali z daleko idących praw do swobody działania i handlu. Z chwilą uzyskania przywilejów praskich Żydów w 1699 roku traktowani byli na równi z chrześcijańskimi kupcami. Rodzina Proskowskich, której liczne generacje dawały dowodu swego tolerancyjnego nastawienia do Żydów, udzielając im schronienia, pomocy prawnej i opieki w trudnym okresie edyktów wygnańczych i wojny 30-letniej, stanowiła wyjątek. Naturalnie z drugiej strony czerpała ona również profity z kwitnącego handlu żydowskiego, nie gardziła korzyściami finansowymi. W wieku XVII gminy żydowskie w Białej i Głogowie zaoferowały schronienie wielu polskim i wiedeńskim Żydom. Podczas gdy Żydzi uciekający z Polski przed szwedzkim najeżdżą osiedlali się na stałe przede wszystkim w Głogowie, ich bracia wydaleni w 1670 roku z Wiednia i wygnani z Czech i Moraw przyjeżdżali przeważnie do Białej. Tak oto, dzięki nowo przybyłym, szybko wzrastała liczba żydowskich mieszkańców Białej. Mogła się ona stać na Śląsku czymś w rodzaju wschodniego żydowskiego sztetu, egzotycznym wyjątkiem w śląskim krajobrazie naznaczonym na wskroś chrześcijańskimi cechami. W wieku XVIII Biała stała się jedynym miastem w państwie niemieckim, w którym żyło więcej Żydów niż chrześcijan. W roku 1782 było 961 chrześcijan i 1061 Żydów. W obrębie żydowskiej dzielnicy, do której oprócz drewnianej synagogi należał również położony na uboczu miasta wielki cmentarz, wielu Żydów wykonywało najróżniejsze dozwolenie tu profesje rzemieślnicze. Zezwolono na pracę żydowskim lekarzom, złotnikom, jak i wyspecjalizowanym rzemieślnikom. Jednak przeważającej większości byli Żydzi drobnymi kupcami, którzy jako handlarze starzyzną prowadzili handel obwoźny i ciągnęli przez kraj na dni targowe odbywające się na całym Śląsku. Rozszerzenie przywilejów dla Głogowa i Białej stworzyło możliwości zdobycia dodatkowych miejsc zamieszkania na całym Śląsku. Najbardziej cenionym miejscem osiedlania się był Wrocław, stolica Śląska i duży ośrodek handlu. Tak więc coraz więcej Żydów z Białej odwracało się od spokojnego,
jednakże biednego i leżącego na uboczu rodzinnego miasteczka i osiedlało się we Wrocławiu. Ich duchowym i religijnym centrum stała się w XIX wieku synagoga mieszcząca się na wrocławskim placu Karola. Ponieważ jednak Żydzi ci, żyjący teraz we Wrocławiu, dopiero w okresie rządów pruskich zyskali uznanie jako wspólnota religijna z rabinem synagogi i cmentarzem, podobnie jak i inni Żydzi z Wrocławia, byli oni chowani jeszcze w Białej. Szczególne miejsce Białej wśród żydowskich wspólnot żydowskich potwierdzone zostało nie tylko w rozporządzeniach prawnych, ale również w religijnych strukturach administracyjnych. Po tym, jak w 1744 roku utworzony został Krajowy Rabinat Śląska, Biała zajęła jako związek gmin obok Wrocławia i głogowa szczególną pozycję. Wszystkie inne wspólnoty żydowskie były reprezentowane przez Zjednoczony Krajowy Związek Żydostwa Górnego i Dolnego Śląska. Władze pruskie przeprowadziły spis ludności, aby ustalić liczbę Żydów podlegających opodatkowaniu. Również tutaj, na gruncie prawa podatkowego, mieszkańcy Białej jako rodowodowi Żydzi zajęli obok mieszkańców Głogowa szczególną pozycję. Należny im do zapłacenia podatek okazał się znacznie niższy niż podatek innych Żydów. Edykt emancypacyjny z marca 1812 roku, który uznawał Żydów za pełnowartościowych obywateli Prus, doprowadził do rozwiązania istniejących związków gmin żydowskich. Już w roku 1840 powstał w Gliwicach Związek Gmin Górnego Śląska, do którego należała również teraz gmina Biała. Chociaż edykt pruski z 1812 roku uniezależnił śląskich Żydów, musieli oni jednak jeszcze przez długi czas zwalczać istniejące bariery prawne i przeszkody społeczne. W końcu w 1871 roku dzięki ustawie o równouprawnieniu Żydzi zostali prawnie postawieni na równi z innymi obywatelami Niemiec. Swobody zdobyte w XIX wieku umożliwiły Żydom nie tylko swobodę przesiedlania się i prawa handlowe, ale również dostęp do urzędów w państwie i społeczeństwie. Były wynikiem trwającej przez stulecia walki o równouprawnienie. Obok działań pruskich reformatorów uprawiających politykę emancypacji jako konsekwencji rozwoju w kierunku liberalno-obywatelskiego państwa, sami Żydzi umożliwili ten rozwój poprzez religijne i społeczne ruchy reformatorskie, Haskala, poprzez dostosowanie, asymilację i dążenie do osiągnięcia wyższych pozycji w społeczeństwie. Z jednej strony emancypacja, a z drugiej rozwój przemysłowy w Wrocławiu Okręgu Przemysłowego Górnego Śląska zapowiadały pokojowy, ale i niechybny koniec wspólnoty żydowskiej Białej. Tak to nieprzerwanie trwała dobrowolna emigracja Żydów do wielkich miast Śląska, a także na inne tereny Niemiec. W połowie XIX wieku w Białej mieszkało około 500 Żydów. W roku 1910-20, a w latach 20 zaledwie dwie rodziny liczące razem 9 Żydów. Tak kończy się epoka historii Żydów z Białej, sprawiedliwego miejsca Żydów na Śląsku. Historia górnośląskiego miasteczka, w którym synagoga nie przetrwała III Rzeszy, a dziś o czasach istnienia innej kultury na Śląsku przypomina tylko cmentarz.
napis na tablicy umieszczonej przy bramie cmentarnej. Naokoło śmierci zagłada. Masz mur z prawej i lewej. Czy zniesie to twoje serce? Świat to szalejące morze, pełne głębin, a czas to kruchy most rozpostarty nad nim. Szerokość mostu na łokieć człowieczeństwa. Zaiste człowiek jest rzeczą, o której mówi się. Patrz, to coś nowego. Filmy o cmentarzach żydowskich kończę widokiem drzewa, drzewo życia, symbol mesjańskiej nadziei.